Cześć, witajcie na kanale Testy i Recenzje. Dzisiaj zaprezentuję Wam suszarkę do włosów od firmy Brock Electronics, model Hair Dryer HD8501RD. Zapraszam. Suszarka o mocy do 1600 W. No i tak to wygląda. Jest to model ten tutaj wyższy. Co my tu mamy ogólnie napisane? Suszarka do włosów, 2 stopnie mocy, niska, średnia i wysoka temperatura. Dwie prędkości z koncentratorem i z trybem Cool Shot. Funkcja jonizacji. Posiada wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem. Składana rączka, uchwyt do zawieszenia, długość przewodu zasilającego to 1,8 m i pobór mocy od 1200 do 1600 W. Jeszcze rzut okiem na pudełeczko z jednej i z drugiej z strony. No i co? Rozpakujemy. I tak wygląda po złożeniu. No i pierwsze, co mnie tutaj już zainteresowało, to gumowana rączka, stabilna rączka. To wszystko jest gumowane. To czarne, tak. Przycisk plastikowy, korpus świecący, ładny, ładna czerwień, bardziej bordowa, albo, no nie wiem, kaszmir. Bardzo fajnie to wygląda. 2 stopnie mocy. Jeden, drugi. Tu mamy nawet gdzieś światełko LED. Tu mamy światełko nie LED, tylko zimne powietrze. O, tak możemy sobie ustawić na wprost. Teraz włączymy na pierwszy poziom. Na pierwszym poziomie takim ciepełkiem wieje i jest w miarę cicho. Teraz na dwójeczkę weźmiemy. Było zdecydowanie głośniej, ale też przyjemnie. Włączymy teraz ten przycisk taki, no nie wiem, czy to jest chłodne wietrzenie włosów. Zobaczymy. Teraz nic nie daje. Ten przycisk tutaj, to podczas normalnego suszenia, zarówno na pierwszym, jak i na drugim poziomie, powoduje to, że wieje no, chłodnym powietrzem. Także całkiem fajny sprzęt, niedużych rozmiarów i no, co najważniejsze, działa. Za około 70-80 zł możemy nabyć taką suszarkę i jest to produkt jak najbardziej poprawny. Czas, jaki musiałem poświęcić na wysuszenie włosów, to około 1,5 do 2 minut. Dwa tryby prędkości. Oczywiście ciepłym powietrzem suszy, ale po wciśnięciu przycisku mamy chłodne, powiew chłodnego powietrza. Także jak się podobał ten film, to łapka w górę, komentarze i subskrypcje mile widziane. Cześć!